Powiat Sokólski od 17 października znajduje się w strefie czerwonej, a to oznacza również nowe obostrzenia, jakie będą obowiązywać mieszkańców. W lokalach gastronomicznych muszą przypadać przynajmniej 4 m2 na osobę. Strefa czerwona to także ograniczenie działalności lokali w ciągu dnia. Te będą działały od godziny 6 do 21. Po tych godzinach jedzenie może być dostarczane tylko na wynos. Zmniejszy się także liczba ludzi w sklepach. Na jedną kasę może przypadać 5 osób. Ograniczony zostanie także transport publiczny. Do 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc w komunikacji. W czerwonej strefie mieszkańców od 19 października będzie także obowiązywało ograniczenie zgromadzeń publicznych do 10 osób, a także zakaz organizacji wesel i imprez okolicznościowych. Podczas uroczystości o charakterze religijnym przestrzeń dla jednej osoby musi wynosić 7 m2. Nauka w szkołach średnich i wyższych będzie odbywała się zdalnie. W czerwonej strefie według nowych obostrzeń wydarzenia sportowe będą odbywały się bez obecności publiczności, a kulturalne ograniczone zostaną do 25% publiczności. Czerwona strefa oznacza też zawieszenie działalności siłowni, akwaparków oraz basenów. Przypominamy także, że od 15 października obowiązują godziny dla seniorów. Czyli od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60 roku życia. W powiecie sokólskim na dzień 16 października są 124 osoby zakażone, 36 osób wyzdrowiało oraz był jeden przypadek śmiertelny.